Patrzcie, mam dwa takie fajne pyciki ze sobą i widzę Simonka, który ma Titanica. Skąd go masz? Napisał do mnie, ej, chcesz Titanica za free? A gdzie tu jest haczyk, panie Simon? To później. No dobra, no to chcę. I tak na serio za free? Wow! Dziękuję bardzo. Widzowie, mam swojego trzeciego Titanica. Patrzcie, jak to wygląda. Wow, mam 16 bilionów rapów dzięki niemu. Ale tutaj... O, w ogóle w nim się siedzi w środku, widzowie. Ale fajny. Wow. To teraz chyba muszę iść w ogóle, widzowie, na Trading Plaza, zobaczyć, co ludzie mi za niego zaoferują. Ale teraz wyglądam na jakiegoś super bogacza, więc widzu, jeżeli chcesz też mieć takie szczęście jak ja, to musisz zostawić lajka, w komentarzu napisać, jakiego Titanica z tych trzech byś najbardziej chciał, zostawić suba, jeżeli jeszcze nie jesteś, no i koniecznie oglądaj do końca. Dobrze, widzowie, jestem na Trading Plazie i patrzcie, jak to wygląda. To jest naprawdę mega, mega dobre. Jeszcze dostałem go z podpisem Puzona. DCPLZ. Nie wiem, kojarzycie? No, i zobaczymy, co tutaj się w ogóle wydarzy, bo jestem na Trading Plazie dla tych prosów, chociaż mam tylko 10 bilionów gemów. No, ale otwierałem jajka i nie wyszło. A co do otwierania jajek, widzowie, to zrobimy sobie teraz coś takiego, że ja otworzę jedno i jeżeli wyleci mi exclusive, to będą fajne oferty. Jeżeli wyleci mi huge, to oferty będą średnie, a jeżeli wyleci mi Titanic, to odcinek kończy się w tym momencie, dobra? Dobra, więc otwieram jedno jajko i... nie zasłaniaj! No, czyli będą super oferty, widzowie. Tak jak myślałem. Dobrze, także ja włączę sobie może trady dla wszystkich. O, już ktoś mi wysłał, znajomy jakiś. Ach, mam zablokowane. Najpierw muszę go odblokować. O, i teraz mogę do ciebie wrócić. I co mi zaproponujesz? Aha, zignorowałeś. Zyk on dy ten nev. Chodzi chyba o niego. W ogóle wygląda to jak ja bym tutaj, nie wiem, umarł chyba, bo mam dwie głowy. Widzicie to? Śmieszne. Zobaczymy od razu, jakie tutaj będą oferty za niego, widzowie, więc najpierw idzie tutaj ziomek. No i daje nam Titanic Dominus Astre, Lucky Kata. O, jajko, gdzie można trafić Huberta. No oferta jest całkiem fajna, naprawdę fajna. Ale czy ja bym takie coś chciał? No pewnie nie, chociaż to ciągle rośnie. Patrzcie, ile tutaj jest w ogóle tych tortów. To nie wiem, po co mi one. Dobra, i to jest wszystko. No ten Titanic Dominus Astra jest fajny. Oj, coś chyba zostało usunięte, tak mi się wydaje. Ale, chyba za mało. Więc ja podziękuję. Dziękuję. O, tutaj jest coś napisane. He? Wego. Co tam? Co byś chciał? Ja ci dam trade'a, stary. Ja ci dam trade'a. Pokaż mi swoją ofertę. Okej. I co tutaj masz? Huge cut. Glitch. A gdzie on jest zgliczowany, widzowie? Że co? Gdzie? Bo ja nie widzę. Bo ja chyba jakiś ślepy jestem i... Aha, że... Nie. Myślałem, że 3T, ale to nie. To każdy pet tak ma. Gdzie jest ten glitch? Exist, albo co, bo 3000 i Not Strange 5. A, no tak. Ejo, best friend. Ja, no, podziękuję. Podziękuję, koledze. Ale mnie tutaj w bambuko chyba chciał zrobić z tym, tym katem. O, tutaj ma ktoś fajnego. Jolly Kata tutaj ktoś ma. Ej, jaki ty masz nick? Nie ruszaj się. Łozo, trade. O nie, ktoś mnie rozpoznał. Karus Rich napisał, siema. Can I offer for Jolly? Węgorzyk, best youtuber. Widzowie, zostawiajcie suba z dzwoneczkiem. Dziękuję. To dla widza chyba otworzę jeszcze jajko zaraz. Dobra, ale tutaj... O, tu jest jakaś inna oferta. A to też jest od niego. Aha, czyli teraz daję huge kata. Huge pumpkin kata. Dobrze, naśladuję, widzowie, swoją dziewczynę. Właśnie kichła. I przeszkadza w nagrywaniu odcinka, więc napiszcie w komentarzu na zdrowie, a wyślę wam ekskluzywa. Dobra, i mamy tutaj huge hellrocka. No nie, panie kolego. Ja bym chciał tylko i wyłącznie jakieś fajne te. Dobra, jest i on. Siema. Aha, nie mogę napisać siema. No dobra, siema, jestem twoim fanem. Bardzo mi miło. Lubię mieć fanów. Czy to prezent? A patrz, co ja mam. Hihi. Dobra, widz mi daje, widzowie, prezent, więc ja go biorę i otwieram. O, nice. Mam nadzieję, że skoro jesteś widzem, to jutro obejrzysz odcinek. W sensie teraz oglądasz go ze swoim udziałem. Więc, no, napisz w komentarzu, że jesteś stary. Dobrze, ja otwieram prezent od widza, także wyłączę na chwilę trade, żeby nikt mi nie przeszkodził. Okej, i ja myślę, że trzeba zrobić tak, bo ya słyszałem taką tajną metodę w ogóle, że huge lecą przede wszystkim, jak się wejdzie na to, to ja muszę wykorzystać mojego...
Titanica. Tutaj się wejdzie, widzowie, i jak się zrobi coś takiego, o, widzieliście? Tutaj na samą górę, na ogonek trzeba wejść. Jak tak patrzycie na całe miasto, ej, zejdź ze mnie! Zejdź ze mnie, chowam te pety. Nie, nie można. Okej, okay. I wtedy trzeba otworzyć najpierw hype gifta od widza oczywiście. Aha, tu nie można. Aha, dobra. To była jednak fejkowa teoria, widzowie, to nie działa. Ale można zawsze zejść tutaj i zrobić tak. O, jajko wypadło, ależ ono ogromne. Titanic, Titanic. Nie, ale Axelot. No, Axelocik nie jest taki zły. To ja myślę, że jak poleciał mi Axelot, widzowie, to jest dobry znak i to jest znak, żeby na przykład wejść sobie tutaj do Dekera. O, tutaj, o, wejść na mojego w ogóle Titanica i z Titanica otworzyć jajko. No, myślę, że teraz może oddać. I wchodzimy do Titanica z portem. Rośnij, nie urosło. Ej, ale coraz lepsze pety lecą, więc to naprawdę chyba działa. Wystarczy być w Titanicu, widzowie. Okej, okay, więc robimy teraz tak, że pójdę sobie, nie, on się tam zlewa. Okej, okay, jesteśmy tutaj i jeszcze jedno jajko. I zostaną mi już tylko dwa jajka, widzowie. W sumie dwa jajka to chyba dużo. No, rośnij! Już się zepsuło. A było tak dobrze. No cóż, no nie zawsze musi świecić słońce. Wracajmy do trade'ów, bo na przykład ty tutaj latasz ciągle. Może wejdziemy na lepszą trading plazę, taką najlepszą, najlepszą, jaka w ogóle istnieje w grze. Tak, to będzie dobry pomysł. Melduję się, widzowie, z najlepszej plazy, jaka jest w ogóle w grze. I tuś tutaj ktoś napisał w ogóle, żeby dać trade'a, jeżeli ma się Titanica, więc ja mu wyślę. Okej, okay, wysłaliśmy. Niech teraz przyjmie i zobaczymy, jaką ofertę nam da. Pyk, a, zablokowane. No to tych ci nie pokażę. Okej, okay, leci oferta. Dobrze, i zobaczmy, co to jest za oferta. Tutaj mamy tak: Huge Pony Rainbow, Huge Pumpkin Cat Rainbow, Squirtle Rainbow. Ja w ogóle nie mam jej ani jednej w indeksie, więc widzowie, jeżeli macie, to wyślijcie mi taką i napiszcie indeks. Gargoyle Dragon, Leprech Cat, to jest ten nowy taki. Huge Dragon, Dog, Leprechaun i Cupid Corgi złote. No i później są tutaj jakieś takie średnie. No nie wiem, czy ktoś za to dałby jakiegoś Titanica. Ja myślę, że nie. Nie była to jakaś dobra oferta. Wow, tutaj też ktoś ma. Hello. Whee! Patrzcie, dotykamy się z innym kotem. Ale fajne. A może ty? Do kogo ty należysz? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty masz właściciela? A, siedzi sobie na tobie. No dobra, to włączamy w ogóle trady dla wszystkich. Erik Romaniak z 3 wysyła nam tutaj trade'a i sprawdźmy, co on nam da. No i daje nam on, w sumie tutaj nie ma żadnego, nawet rainbow ani shiny. O, jest jeden rainbow. A, już hellrock. To nawet tego nie zaliczam. 3 biliony tutaj. Jedyny pet, który mi się tutaj podoba, to w sumie, dobra, no jest ich kilka, ale jego nie miałem, więc mi się podoba. Rainbow unicorn są słodkie, no i ten Neon Twilight Wolf, czy jak to się nazywa. A tu są później ekskluzywy, o nie. Kolego, niestety. Nie, nie mogę, ale jest kolejna oferta, widzowie, więc sprawdźmy sobie, co teraz dostaniemy. 4 tryliony Inferno Cat, on jest taki śliczny. Huge Esther Cat, tylko 36 na świecie. Yeti. No i Mr. Klaus. No i sam odrzucił trade'a. Nie wiem dlaczego, może się wystraszył. Co prawda i tak bym mu nie sprzedał, ale napisałem, że inni dawali 6 trylionów, więc na pewno się wystraszył. No i wiadomo też, że nikt tyle nie dawał. Jak się nazywa kumpel, który sobie tutaj... A, to byłeś ty! Aha! Co tutaj nam zaproponuje kolega? O, są 2 shiny, 3 rainbow, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to jest jakiś kolekcjoner rainbowów, widzowie. O, tu już jest Crystal Dog, nie rainbow. A szkoda. Jest też kapibara podpisana przez Pietrka. Tą drogą, widzieliście, że Pietrek jest Polakiem? I wiecie, co ja wam powiem? Ten gościu to chyba jest jakiś Polak, bo patrzcie. Ishi.pl, Pietrek. Tutaj znowu. I tak możemy w kółko i w sumie bez końca. Albo jest po prostu jakimś mega dobrym kumplem z Pietrkiem. Tak jak ja mam kolegę Mendirę i kolegę Puzona i zawsze jak coś chce do podpisu, to im daję. To może on tak ma Pietrka. W ogóle bardzo duża oferta. Patrzcie, ile tego jest. Napisał pozdro YouTube. To ja teraz wyciągnąłbym kalkulator, wszedł na Cosmic Value i ja bym zaczął liczyć, czy to mi się opłaca. Są nawet 4 kapibary z podpisami. No, powiem wam, że jest to naprawdę dobre, ale no... No i widzowie, ogólnie ja bym sobie wziął tego, ale ja bardzo lubię Titaniki, tak po prostu, więc odrzuciłem. O nie! Ktoś mi proponuje Huberta i od razu daje ready. Przecież Hubert to jest taki...
Nie wiem, kto chce Huberta. Znaczy się fajnie, jako pierwszy Titanic. Ja już mówiłem, widzowie, Hubert to jest taki kuzyn, którym nie chcecie się chwalić przy znajomych. Zmienia tutaj ofertę, mamy cyborga, mamy huge pony, mamy pixel cata, huge pterodaktyla i 2,5 tryliona. Znaczy dobra oferta, bo tu wcześniej napisałem, że nie lubię Huberta. No ogólnie gorsza oferta niż z Hubertem, co nie? Więc nie, niestety nie. Ale widzu, to nie szkodzi, bo ja lubię Titaniki, dlatego teraz sobie otwieram drugiego, na przykład patrzcie, o, pyk, i tutaj leci jeszcze jeden taki sam Titanic, tylko trzeba wejść w jajko i podskoczyć i no, hologram tygrys. Więc prawie, widzu, jeżeli obejrzałeś odcinek do końca, ale ja mam piękną armię teraz, napisz komentarz, fajny Titanic, a ja może przypnę serduszko niektórym, kto wie, zostaw lajka i suba, nara!